Szanowni Państwo, zacni przedstawiciele władz administracyjnych, duchowieństwa, mili goście, uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Obchodzimy dziś ważną dla nas środowiska kombatanckiego, zrzeszonego w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Oddział Ostrów Wielkopolski, uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablic pamięci bohaterskich żołnierzy Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, Synów Ziemi Ostrowskiej. Miło nam, że nasza kombatancka uroczystość poświęcenia tablic żołnierzy ZWZ AK odbywa się w tak miłej atmosferze i z tak dużym udziałem społeczeństwa. Dużego znaczenia dzisiejszemu obchodowi nadaje fakt, że zbiega się z 65. rocznicą zakończenia II wojny światowej, a także obchodzono niedawno 70. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, działającego przez cały czas okupacji niemieckiej na terytorium państwa polskiego, z jego siłą zbrojną, jaką była Armia Krajowa. Nie mogę też pominąć tak ważnego dla nas faktu, jak 20. rocznica powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w tablicach pamięci. Chociaż znalazło się na nich prawie 200 nazwisk osób powiązanych z ziemią ostrowską, które znalazły się po wielu zabiegach w naszym rejestrze osobowym, to zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie nie udało nam się do wszystkich dotrzeć, czyli zdobyć niezbędne informacje i niestety jakieś postacie mogły zostać pominięte. Możliwe są tutaj jednak jednostkowe uzupełnienia. Chciałbym jednak podkreślić, że naszym dużym wysiłkiem udało się nam wcześniej postawić pomnik i obecnie zawiesić tablice upamiętniające bohaterskie postacie żołnierzy Armii Krajowej, zachować tradycje, oddać im należny hołd i ustrzec od zapomnienia. Chwała im i cześć ich pamięci. Thank you.